Cześć, Tomasz Popielaczyk, Antyweb, a Wy oglądacie pierwsze wrażenia z Huawei P30 Pro prosto z prebriefingu tuż przed premierą. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Huawei idzie jak burza. Miniony rok to aż 206 milionów sprzedanych urządzeń, z czego aż 16 milionów to modele P20. Od P30 oczekujemy oczywiście więcej. Czy jednak to otrzymamy? Kiedy smartfony z serii Mate zachwycają innowacjami technologicznymi, rodzina oznaczona literą P ma charakter o wiele bardziej lifestyle'owy i skupia się na fotografowaniu. P30 zastosowanie znalazł zatem wyjątkowy aparat złożony z aż 4 obiektywów. Są to odpowiednio szerokokątny 40 megapikseli z przysłoną 1,6, ultra szerokokątny 20 megapikseli z przysłoną 2,2, 8 megapikseli z przysłoną 3,4 i pięciokrotnym zoomem oraz time of flight, który oblicza odległość od fotografowanego obiektu i tworzy jego mapę 3D. Zastosowanie znalazł tutaj również nowy sensor. Huawei chwali się, że maksymalna czułość ISO przekroczyła 400 tysięcy punktów. Zastosowanie pięciokrotnego zoomu optycznego i aż 50-krotnego zoomu cyfrowego robi wrażenie. Ulepszeń doczekał się natomiast tryb makro oraz stabilizacja obrazu AIS wsparta sztuczną inteligencją. Część z tych elementów trafiła również do trybu wideo. Otwartą kwestią pozostaje przydatność pięciokrotnego przybliżenia. Otóż nie mamy tutaj do czynienia ze zmienną ogniskową, więc siłą rzeczy zdjęcia robione z pięciokrotnym zoomem optycznym wychodzą lepiej niż te z na przykład trzykrotnym zoomem cyfrowym. Pewne wątpliwości budzi również 50-krotny zoom cyfrowy, dla którego trudno wskazać mi praktyczne zastosowanie. Nie zmienia to jednak faktu, że ogólne możliwości fotograficzne P30 robią piorunujące wrażenie. Nowy sensor znakomicie radzi sobie w kiepskich warunkach oświetleniowych, a w dogodnej sytuacji potrafi niejednokrotnie zaskoczyć. Trudno znaleźć na tym polu godnego rywala dla P30. Tradycyjnie w sprzedaży pojawi się model P30 oraz P30 Pro. P30 Pro posiada zakrzywiony ekran o przekątnej 6,47 cala, baterię 4200 mAh, certyfikat IP68 oraz szybkie ładowanie 40 W. Drugi ma ekran 6,1 cala, baterią 3650 mAh i certyfikat IP53. Obu zastosowano panele OLED o rozdzielczości Full HD+. W obu znajdziemy również procesory Kirin 980 i podwójne jednostki NPU odpowiedzialne za obliczenia związane ze sztuczną inteligencją. Model Pro posiada 8 GB RAMu, a zwykły P30 6 GB. Różnią się też pojemnością. Pro ma być dostępny w wersjach 128, 256 i 512 GB, a zwykły tylko ze 128 GB. Ważne w obu smartfonach zastosowanie znalazł czytnik linii papilarnych w ekranie i działa on dużo lepiej niż w Mate 20 Pro. Niestety moim zdaniem został umieszczony zbyt nisko, co utrudnia sięganie do niego kciukiem. Smartfony trafią niebawem na polski rynek w różnych wariantach kolorystycznych. Szczególne wrażenie robi tutaj Briefing Crystal, a więc gradient będący połączeniem bieli i granatu. Ceny z pewnością niskie nie będą, ale fanom mobilnej fotografii nie powinno to przeszkadzać, bo Huawei już wcześniej udowodnił, że potrafi na tym polu wyznaczać nowe standardy. I jestem przekonany, że podobnie będzie tym razem.